Nazywam się Antoni Budny. Urodziłem się na Mazowszu, w rodzinie szlacheckiej. Mój ojciec, Teofil, dziad Jakub, pradziad Wojciech i jego ojciec, Piotr, pieczętowali się herbem Jastrzębiec. Prawie całą rodzinę miałem daleko. Brata Kazimierza i siostry, Zofię, Helenę i Stefanię w Warszawie, rodziców i brata Stanisława w Kraśniewie. W Lubelskim tylko stryja Ignacego i stryjecznych braci Józefata i Nikodema. Bychawa. Kupiłem ją w 90 roku. Trafiła się trochę okazja, bo majątek był w kiepskim stanie, zdewastowany. No i zadłużony. W zasadzie to nie miałem na bychawę pieniędzy. Ale rodzina namawiała. Skończyłem szkołę rolniczą i musiałem założyć wreszcie samodzielną gospodarkę. Rodzina pożyczyła mi trochę pieniędzy. Potem sprzedałem trochę gruntu i spłaciłem długi. Duniewska sprzedała mi bychawę za 135 tysięcy rubli srebrem, ze wszystkimi przynależnościami, nawet z inwentarzem żywym. 1827 murg. Dwa wolwarki, Podzamcze i Wincentówek. Dwa młyny, ale do remontu. Spalony pałac. Drewniany dworek domagał się remontu. Musiałem wybudować nowy. Co prawda luksusów w nim nie było, ale na wiejskie warunki wystarczył. A palace to były drzewiane. Drewniane. To były palace Budnego. Była pani tam w środku? Byłam, bo tam mieszkali. Las. To była jedna z najpiękniejszych części tych dóbr. Wyciąłem kilkadziesiąt hektarów drzew. Na sprzedaż, na remonty, na daninę leśną, na naprawy dachów, młynów. Nadal nazywacie go Lasem Budnego, choć on już nie Budnego? I gdzie jest młyn? Jedno śluza się ostała. Skąd bierzecie mąkę, jak młynów nie macie? No wierzył przeważnie w gospodarkę, był poświęcony. Tak. Już w 91 roku założyłem chlewnię świń, rok później stadninę, zaraz potem owczarnię. Cały czas coś budowałem. Wszystkie moje hodowle miały prawo używania nazwy zarodowa. To było wtedy coś. Najlepszy materiał zarodowy sprowadzałem z Anglii. Konie kupowałem od najlepszych naszych hodowców. Utrzymanie tego wszystkiego, doprowadzenie do wysokiego poziomu kosztowało mnie ogrom pracy. Czasem 24 godziny na dobę, ale wolałem wszystkiego dopilnować sam. Tu było gospodarstwo dobre, utrzymane. Miał koni wyścigowych 18 sztuk. Koni, krów musi ze 25 miał. No, zarodowe te matki też musi z 10 było. Także miał tu ładne gospodarstwo. No i on był tym prezesem tych związków rolniczych. To do Poznania jeździli na wystawy z tymi świńmi. No to maciora miała tam 5-6 metry. To było coś. To urodziło się ciele czy tam coś. To jak to się mówi, jak było, aby kwiatek czerwony gdzieś już. Nup się krew. Zniszczyć to. Wszystko musiało być jedna maź, graniasta. Wszystko przepadło. Wielka wojna. Wtedy ojciec się zupełnie załamał, jak wszystko mi zabrali i popalili. Potem wielki kryzys w latach 30. I znów wojna i okupacja. Musiałem cały czas budować, odrabiać straty. Nieraz brakowało sił. Psia krew. Psia krew, mówił. Takie przysłowie miał. No, psia krew, co chcesz? W moich czasach w tej kapliczce znajdował się jeszcze święty Jan. Wyznaczał wjazd do folwarku, a tu była droga, którą woziliśmy buraki cukrowe na stację w Niedrzwicy. A tam to było ładnie, oj ładnie. Albo buraki. Pierwsze było u Budnego, cukornia. U Budnego, gdzie tam zwykły człowiek buraki miał o taki przeciętny? Gdzie? U niego wszystko. Co tylko to u niego. Przecież to były lany, proszę panią. Ile on mógł mieć tych hektarów? To się w głowie nie mieści. Koleją woziliśmy też zwierzęta na wystawy. Moje zwierzęta woziłem na wystawy do Rosji, aż do Piotrogrodu, Charkowa, Moskwy, Jelizawetgradu, Rostowa nad Donem. Podróże trwały wiele dni.
i były bardzo kosztowne, ale opłacały się. Osiągnąłem gospodarczy sukces. Zdobywałem nagrody i medale na krajowych i zagranicznych wystawach i pokazach trzody. Moim największym sukcesem było Grand Prix na Wielkiej Krajowej Wystawie w Poznaniu w 1929 roku. Wyobrazicie sobie, kilkanaście kilometrów na stację do pociągu, potem przeładunek, nawet kilka przeładunków w Lublinie, Lwowie, Kijowie. Czy wyobrażacie sobie teraz niedostatki i trudy takich podróży? Musiałem mieć do pracy dobrych ludzi, odpowiedzialnych, sumiennych. No tak, to po prostu... No mieli dobrze, tak, na zimę... Fornal miał dwa strachy przywiezione, na zimę drzewo miał darmo. Dwie krów mógł sobie utrzymać, też miał darmo. Wszystko oni przywozili tam, te wykę kosili, to przywozili tam na kubki, każdemu zrzucali na te krowy dwie. Także tam, że dbało ludzi, dbało, nie ma co narzekać. Nie było ludziom źle. No i 15 metry zboża na rok. To była taka zwana odnaria, a na funtach to był, to miał połowę tego. No i miesięcznie mieli fornale po 90 zł. To wtedy był pieniądz, wie pani, przed wojną. 90 zł na miesiąc. Pieniędzy im płacił. Obok tych, tego zboża i tak dalej. No, jak coś mu podpadł, wie pan, coś ukradł, coś tego, no to przyszedł kwiecień. W styczniu dawał tę kartkę, że idź se szukaj roboty gdzie indziej, do innego majątku. I od stycznia do kwietnia ten fornal miał rację sobie znaleźć gdzieś inne robotę, w innym majątku. To już było u nich w styczniu, to każdy drżał, czy mnie zwolni, czy nie zwolni. Pani, nikt na niego nie narzekał. Nikt nie się na niego nie skarżył, bo mój ojciec był rymarzem i tapicerem. I u niego robił jakiś czas. Bo nie tylko u niego, cztery dwory obrabiał ojciec, bo miał też czeladników i robili. A między innymi u niego to takie siodła na konie, na bryczkę. Linijka się nazywała, to dwukółka taka była. Nieraz objeżdżał te tereny, swoje posiadłości sprawdzał. A tam dużo ich pracowało. I dworusy. Czego dworusy? Od dworu chyba ich tak nazwali. Jednak najbardziej kochałem konie. Piękne, rącze, pełne krwi. Miałem do tego smykałkę. Mogłem patrzeć na nie godzinami. Siadał na tym ganku, wyścigowce jeździły. Kółko przed pokojami było, on se oglądał, to wszystko. Taka ruzela. Tak. I to kółko, taka, i ona siedział na ganku, na krzesełku i oglądał te konie. W tym był zamiłowany, o. A jego więcej nic nie obchodziło. No jeździł na wyścigi przecież. Plac w Lublinie, Bychawski się nazywał. Tam był plac ten wyścigowy. I tam były konie, były tam, to woziły wszystko, tam siano, owiec. Wszystko stąd woziły, te fornale tam woziły i tam było cały ubał. No on świnie hodował. Jego to nie konie, nie krowy, bo było wszystko, ale świnie. Pamięta pani konie? Śliczne miał, takie zarodowe się nazywały. To też ileś ich tam miał koni. A świnie to już, wie pani, to jakoś kontraktował, gdzieś tam odstawiał. Dużo czasu spędzałem w Warszawie i Lublinie. Organizacja wyścigów konnych, praca w związkach, wystawy. W 17 roku kupiłem piękną kamienicę przy krakowskim Przedmieściu. Gdy byłem w Lublinie, miałem się z Marią gdzie zatrzymać. Ona zresztą też miała niedaleko kamienicę. Przebaczcie, tam jak tego, to już w Lublinie miał te dwie kamienice koło sądu na Krakowskim. No to tam wyjeżdżał sobie. A tutaj se przyjeżdżał tak na lato tego, a w zimie więcej siedział tam w Lublinie. On to tak, a to przyjechał, coś tam zobaczył. Przeważnie, tak jak mówię, to linijko, to dwukółko. Jeździł, obejrzał. No były sporadyczne, ale on tu przecież ani zakupów nie robił, ani się nie ubierał, ani tylko gdzieś jeździł. Wojna.
Było ciężko, brakowało wszystkiego. Byłem szarpany. Niemcy brali wszystko z dworów. Partyzanci zaopatrywali się w dworze. Służba folwarczna prosiła o pomoc w dworze. Brakowało wszystkiego, zwłaszcza nafty, która była nieodzowna. Starałem się im wszystkim pomagać, bo miałem możliwości. Z Niemcami też musiałem się jakoś układać. Nie miałem wyjścia. Miałem u nich fory przez te moje konie wyścigowe. Jak przyszli Sowieci, to dwa razy postawili mnie pod ścianą, ale służba nie dała zabić. Pracownicy u niego mieli dobrze. Dbał o ludzi po prostu. Także nie było co narzekać na jako... To było w 1939 roku, jak Sowieci na Polskę napadli, to przyjechali, to było w sobotę. No i gdzie pamieszczyk wpadli tutaj w sobotę i ktoś mu tam dał znać, on był w pokojach wtedy. No i jakieś pokojówki mu chyba dały znać, że Sowieci wpadli, pytają się pamieszczyk, no to znaczy ten dziedzic, gdzie tego, no to jakoś uciekł tam pod zrapy na te stawy w krzaki, no i przesiedział do wieczora tam w tych krzakach, a były go zastrzeliły. To wtedy mu zabrały taksówkę, takie niemieckie czarne Volvo miał eleganckie, a w niedzielę to już Ruscy samochodami tutaj do Budnego wpadli i owiec z magazynu sypaliśmy ich na te samochody i gdzieś tu na Kobylidów, na Zaraszów wyjeżdżały z tymi zbożem i całe niedzielę woziły bez przerwy. No i to zboże uprzątnęły w tym magazynie i w niedzielę już Ruscy wyszli stąd, spod zamcza z Bychawy, a przyszli od Lublina. To w tę sobotę właśnie było i Budny już uciekł do Lublina, bo Niemcy w nocy ich wywiózł furman go bez Niedźwice, bo tu były Niemcy, a już w Bychawie już Ruscy byli, Sowieci już od tego. No i także jeszcze zdążył ucieknąć, jak to się mówi, bo byli go zabiły, nie ma mowy. To. W 1943 wiedziałem, że to już nie moje. Podupadłem bardzo na zdrowiu, wiedziałem, że zbliża się koniec. W lutym w katedrze wziąłem szybki ślub z Marią, by jej jakoś zabezpieczyć przyszłość. Nie było nikogo z rodziny, tylko świadkowie i ksiądz. To było 3 września, 1943 rok. On zmarł właśnie. A był stary kawalerem, a później się przed samą śmiercią, chyba na rok, to się ożenił. Tutaj była taka Michalinka, panie, i z nią się pożenił. A tak to se przywoził takie młode dziewczynę, Myszkę, Myszka się nazywała, ale czy to nazwisko było, wie panie, to ja nie wiem dokładnie, tylko na nią Myszka wołał i to takie bitkę miał. Brał ją na tę bitkę, konik, panie, i dwa kółka i jeździły sobie tędy do lasu, z powrotem, te pola objeździł wszystko na tej bitce, na te... I z nią i tego, i później tak, no tutaj była ona taka, no jako bohaterka albo coś, tak wyglądało. Zresztą on gosposie miał, a jeszcze po gosposiach chyba jeździł, sądzę, bo był przystojny, ładny, bogaty. Wszystkie te całe dworuski nazywałyśmy z dworu, no i od tego chyba pochodziło dworuski. Które se wybrał, to te miał. Tę Myszkę to nie pamiętam, jak ona się nazwisko, tylko imię. Ach, jaka była ładna kobieta. Na koniu miała swego konia, jeździła. Spiceruta, o tak. Bardzo fajna i zgrabna i ładna. Ale w Bychawie się nie uczyli, w Bychawie nie mieszkali, tylko gdzieś było wszystko wynajęte, bo Jostasi było. Widzisz, przyjacielu Antoni, w dziurawej sutannie, mój imienniku, żyliśmy razem, pracowaliśmy, ale ja nie mam tylu pomników, co ty. Znałem się dobrze z księdzem Kwiatkowskim. Był to niezwykły człowiek, pracowity, ale i okrutnie uparty. Nachodził, nagabywał, ale zawsze w sprawie społecznej. Nie wstydził się prosić o pomoc. Nieraz przegadaliśmy cały wieczór. Księże Antoni,
Teraz szybciej byś do mnie dotarł. Nie ma już kocich łbów, kałuż, wygonów. Nie było nawet kamieni, tylko były po kolana było. To jeszcze tam, jak mieszkałam na Zamkowej, to po kolana. Kiedy dopiero ten asfalt ułożyli? Pani szłam do kościoła stamtąd, to pani gumowce, to pani tam była pszenica, to buty zdejmałam gumowce w te pszenice, a buty takie ładniejsze, no tak było pani. I dopiero do kościółka się szło, bo przecież w gumowcach takich tego. Takie było życie, proszę panią. Grunt pod budowę szpitala. Dzięki niemu o mnie jeszcze pamiętacie. Tak naprawdę to nie była dobra ziemia. Pagórzysta, niskiej klasy. Mały kawałek zresztą, ale ksiądz był przeszczęśliwy. Z hipoteki odpisałem to dopiero za okupacji. Chyba w 42. Dla mnie to w zasadzie było nic, ale on i ludzie byli bardzo wdzięczni. Pani, jak szłam, tam te krowę pasłam nieraz. I pani, takie lany zboża. Pani, ile to hektary? Nie miał człowiek pojęcia, a dziś to bym wiedziała na hektar. I tak sobie myślę, Boziu, o taki kawałeczek, żebyśmy mieli, żeby ktoś... Patrz, panie, jak marzenie się ziściło. Później ojciec w tej komisji był w tej dzieli, parcelacja się nazywała. Rozparcelowali i tatuś się wybrał tutaj przy tym właśnie jak Zamkowa, syn mój mieszka i to Masiak nie żyje po drugiej stronie, ale to były pani Łan.